Na dziś czytanie z Wiedźmińskiego domu o jesieni, bo przecież zawitała do nas już. Dopokąd? Jesieninie wietrzny, porywisty, słotny, co gościem do mego ogrodu wpadasz za świtem, wspomnienia gasisz, pragnienia plączysz, błądzisz w labiryncie myśli niepokornych. Nostalgią otulasz doznania bezkresne jedynienia. W południeniu, zamierzchu i śnieniu, w szarościach poranków i wieczornic mgielnych i kroplistych, w bezładnym tańcu wirujących liści, o cyklicznym przemijaniu oznajmiasz. Magię czarów fantazyjnych przypominasz. Jawię się wiedźmą, jaskółką. Przestworza przemierzam, szybując wysoko w strzelistość marzeń, gdzie nietolerancji kolce w obłokach nikną, smętnie uwikłane i szamoczące się w natlenionych, kulistych bańkach niespełnienia. Dopokąd to lecisz? Jesienin zdumieniem pyta. Odpowiedź trzepotem skrzydeł mu sfruwa. Niknę za kurtyną niebieską, za sobą zostawiam bramy świata. Przekraczam najdalsze granice czarodziejskich wyobrażeń. Spoza rozbijam wszelką różnorodność na atomy i sięgam w głąb. Do najmniejszych błysków, znikających i pojawiających się w magii wszechtworzenia. Bez lęku grzęznę we wszechogarniającej świadomości, pełnią jedynienia, nienia, enia, nia, a, alfa i omega.